Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu JCC Kraków. Spotykamy się dzisiaj z okazji Yom HaShoah, czyli Dnia Pamięci o Zagładzie, i będziemy rozmawiać o kobiecym doświadczeniu Holokaustu w gronie wspaniałych ekspertek, które zgodziły się przyjąć nasze zaproszenie. Zanim oddam głos naszym gościniom, to wspomnę jeszcze, że Państwo także możecie brać udział w tym wydarzeniu, zadając pytania bądź dzieląc się swoimi refleksjami w sekcji komentarzy pod transmisją. A teraz, żeby już nie zabierać czasu, przekazuję głos Patrycji Dołowy, która będzie prowadziła dzisiejsze spotkanie. Dobry wieczór Państwu. Miło Państwa powitać. To jest dzień, który jest ważnym świętem nie tylko w Izraelu, jest ważnym świętem dla społeczności żydowskich. I właśnie w ten dzień chcemy poruszyć, chcemy opowiedzieć o tej perspektywie badawczej, która przez wiele lat właściwie była czy pomijana, czy marginalizowana. I to jest o tyle ciekawe, że przecież doświadczenia kobiet, świadkiń, świadectwa kobiet się pojawiają od samego początku. Jest ich bardzo dużo i ten brak perspektywy jest czymś takim, co właściwie uderza. I też miałyśmy taką rozmowę w naszym gronie, zaraz przedstawię nasze gościnie, badaczki, o tym właśnie, jak każda z nas właściwie w którymś momencie swojej drogi się z tym niesłychanym brakiem tej perspektywy zetknęła, jak ona jest uderzająca. A naszymi gościniami dzisiaj są ekspertki, badaczki, historyczki, doktorka Joanna Ostrowska. Dobry wieczór. Joanna Ostrowska jest autorką książki Przemilczane, seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej, wieloletnią badaczką zajmującą się kwestiami przemocy, właśnie perspektywą kobiecą i nie tylko, mniejszościową. Doktor Martyna Grącka-Rejak jest badaczką, historyczką, autorką książki Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie. Dobry wieczór. Teresa Wątor-Cichy jest historyczką, przewodniczką w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau i specjalizuje się w pracy z byłymi więźniarkami obozów. Więc mamy grono, bardzo miło, dobry wieczór. Mamy grono ekspertek, badaczek, no właśnie, i mamy rok 2021. Ja pamiętam we wstępach do jakichś takich książek, które wychodziły 10, paręnaście lat temu, Kobiety i Zagłada, czy Ciało, Seksualność, Obozy Zagłady. Pamiętam, że w tych wstępach już pojawiało się właśnie, że to jest taka perspektywa, nowa perspektywa, że to nie słuchane, że ten głos był marginalizowany, że co to znaczy, czy to w ogóle coś wnosi, takie pytanie. No właśnie, chciałabym te kilkanaście lat później oraz wiele lat później, od kiedy w ogóle tą perspektywą gdzieś tam zaczęłyśmy się zajmować, zapytać, no właśnie, co ta perspektywa, dlaczego tej perspektywy właściwie cały czas tak nie do końca ją mamy i co ona wnosi, dlaczego to jest takie ważne, żeby ona była. Joanno? Po pierwsze chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować, że jesteście z nami. Wam każdej z osobna za to, że możemy w ogóle tutaj dyskutować na ten temat. Też JCC Kraków za to, że taka dyskusja ma miejsce. I nie bez kozery to mówię, abstrahując od tego, że to jest jakiś rodzaj też naszego powitania. Ale też wydaje mi się to ważne w perspektywie pytania, które zadałaś przed chwilką. To znaczy rzeczywiście myślę, że to jest doświadczenie każdej z nas na pewnym etapie, nazwijmy to kariery badawczej, jakiegoś takiego naszego dostosowania się do tego, że badamy jednak historię, która ma nadal wiele wyrw, ciemnych plam, jakichś przemilczanych elementów, że ta historia kobiet jest bardzo, bardzo nieobecna, ale że też to, co jest tutaj charakterystyczne, jeśli chodzi o Holocaust Studies, jeśli chodzi o historię II wojny światowej, to, że tak naprawdę mimo tego ważnego przełomu z roku 1989, kiedy rzeczywiście możemy w bardzo skrótowy sposób zaobserwować taki moment, w którym
nowe perspektywy badawcze, jeśli chodzi o Holocaust Studies, II wojnę światową, zaczynają się pojawiać. Perspektywy badawcze związane z historią społeczną, z historią codzienności. Bardzo to staram się to bardzo uprościć, natomiast myślę, że dla nas wszystkich ten przełom 89-90 był takim przełomem znaczącym, bez względu na to też, z którego pokolenia jesteśmy, jakie mamy doświadczenie badawcze. Ale rzeczywiście to był dla mnie też taki moment, kiedy wszystko się zaczęło przewartościowywać, kiedy pojawiły się nowe głosy, ale też kiedy, i to jest myślę kluczowe, kiedy relacje świadków i świadkiń po raz pierwszy zaczęły być odczytywane w inny sposób, bądź też zaczęto zadawać inne pytania. Myślę, że wszystkie mamy w swojej pracy, czy też używałyśmy w swojej pracy źródeł, gdzie widać na przykład różnice pomiędzy świadectwami zbieranymi w latach 70., a w latach 90., czy na przykład po roku 2000. I nie mówię oczywiście tylko i wyłącznie o tematyce, która i różnych nowych doświadczeniach, które każda z nas badała a propos kobiet, ale w ogóle mówię o tym, że gdzieś tam ta perspektywa historii kobiet w okresie II wojny światowej w tych latach 90. już zaczęła dominować. Oczywiście polska perspektywa jest tutaj zupełnie inna i też miałam troszeczkę inaczej odpowiedzieć na to pytanie, ale w momencie, kiedy jakby użyłaś określnika czasowego i powiedziałaś, że mamy rok 2021 i jak to wygląda teraz, to z mojej perspektywy i bardzo skracając, odpowiedzi są dwie. To znaczy z jednej strony mogę powiedzieć, że zmieniło się bardzo wiele i jest coś cudownego w tym, że my jesteśmy tutaj dzisiaj, że powstają nowe prace badawcze. Nie będę już wchodziła w szczegóły i wymieniała tytułów. My same tutaj siedząc, Patrycja wymieniając, jakby przedstawiając nas, wymieniłaś kilka książek, które jakby zmieniły bardzo mocno te perspektywę historyczną w Polsce, jeśli chodzi o ten temat. Ale z drugiej strony też to nowe pokolenie, i mówię nowe pokolenie 5 lat temu i teraz, czyli prace magisterskie, wcześniej prace licencjackie, doktoraty, i tutaj rzeczywiście to się bardzo zmienia. Więc jakby jest takie światełko w tunelu pod tytułem, że ta perspektywa kobiet w badaniach holokaustowych, w badaniach historii II wojny światowej jest coraz bardziej obecna i coraz bardziej, myślę, że to jest kluczowe, traktowana jako ta pełnoprawna historia. To jest też coś, z czym był duży problem i myślę, że w niektórych środowiskach akademickich nadal jest to problem, czyli że to nie jest ta akuratna, odpowiednia historia, ta stosowna historia, którą powinniśmy się zajmować, że to jest coś, jakiś element historii codzienności, jeden z rozdziałów historii codzienności, który można zrobić, ale nie trzeba tak naprawdę i sam dyskurs na tym nie ucierpi, mówiąc brutalnie. Ale z drugiej strony też wydaje mi się, że gdzieś tam w tyle głowy, jak mówiłam o dwóch rodzajach odpowiedzi, gdzieś tam w tyle głowy mam też taką perspektywę, że nadal jakby to doświadczenie kobiet, szerzej doświadczenie grup mniejszościowych, ta tak zwana inna historia, historia zapomnianych grup, każda z nas też się tym w jakiś tam sposób zajmowała, że to gdzieś nadal jest traktowane bardzo, nie chcę używać tego określenia po macoszemu, ale jest w tym coś ciekawego nawet w tej metaforze, której teraz użyłam, że gdzieś tam nadal chyba każda z nas boryka się z tym, co napisała Zoe Waxman we wstępie w swojej książki Kobiety Holokaustu. Myślę, że nie musimy tutaj wchodzić w szczegóły, ale ten fragment wręcz autobiograficzny, który opisuje Zoe na samym początku, wspominając jedną z konferencji, poważnych konferencji naukowych, kiedy ona wygłasza swój referat i oczekuje, bo na tym rzeczywiście konferencje naukowe polegają, czy też mają polegać, oczekuje jakiegoś zwrotu myśli, jakiejś dyskusji, jakichś nowych tutaj rad a propos tego, co z tym materiałem zrobić, i odbija się od pewnej ściany, tak? I to nie dotyczy tylko kwestii cielesności, seksualności, to dotyczy w ogóle, wydaje mi się, tego, czym dzisiaj się zajmujemy w trakcie tego spotkania. I ta betonowa ściana jest nadal bardzo, bardzo mocna.
Myślę, że to bardzo też zależy, w jakim środowisku pracujemy, ale też jak to dociera, jeśli chodzi o uniwersytet, na których kierunkach studiów to się pojawia. Myślę, że tutaj historia trzyma się nadal bardzo, bardzo mocno i coraz i jednak trudno jest tam wejść w tego typu tematyce. Ale kończąc, żeby nie przedłużać tej pierwszej odpowiedzi, też to, co wydaje mi się tutaj kluczowe i jakieś takie dla nas pełne nadziei, jeśli chodzi o tą perspektywę polską, to wydaje mi się, że i nie chcę zabrzmieć esencjalnie, ale jest to dla mnie jednak istotne, że przez to, co jest ważne, że przez ostatnie 10 lat w Polsce pojawiło się naprawdę grono badaczek i bardzo się cieszę też i myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć, ponieważ mówię pierwsza, to wydaje mi się, że też trochę powiem to w naszym imieniu, że bardzo się cieszę, że biorę udział w dyskusji, w której jesteśmy my badaczki, tak? A nie chociaż zdarzało mi się, że dochodziło do sytuacji, w której nad tego typu tematyką pochylali się tylko i wyłącznie mężczyźni. Czyli gdzieś tam jeszcze pewne kwestie niestety nie zostały przepracowane, aczkolwiek cieszę się, że na tym spotkaniu zorganizowanym przez JCC Kraków jesteśmy my razem i możemy tutaj też się podzielić naszymi doświadczeniami, więc ja na razie tyle, dziękuję bardzo i czekam na następne pytanie i na Was. Dziękuję. Tak, to jest w ogóle bardzo też pocieszające to co powiedziałaś, że gdzieś tam w tym świecie naukowym, badawczym te narracje są wpuszczane. Ja też się zastanawiam, na ile to się na przykład, na ile to przebija też do takiej ogólnej świadomości, do pamięci Holokaustu, tak jak jest postrzegany Holokaust, prawda? I tutaj pewnie też o tym sobie później porozmawiamy, że ta perspektywa kobieca jednak cały czas, chociaż się niby tak strasznie dużo gdzieś tam próbuje i mówi i od tej strony kobiet, to ona cały czas jakoś tak się wydaje, no gdzieś tam nie istnieć w tej świadomości tak do końca. Tereso, jakie ty masz doświadczenia? Podobnie jak Joasia, przychylam się tutaj do tego entuzjastycznego stwierdzenia, że ten temat znalazł się w dyskursie historycznym, spotkań, konferencji poświęconej właśnie perspektywie kobiecej w Holokauście czy w Zagładzie. W przypadku historii Auschwitz mówimy tutaj o Zagładzie. To jest rzecz, którą nadrabiamy, ja bym to tak nazwała. Nadrabiamy, bo rzeczywiście patrząc na badania, patrząc na literaturę, nawet na literaturę wspomnieniową, to też ona ma taki swój charakter. Mówimy, podejmując poszczególne zagadnienia naukowe, że ta literatura, wspomnienia, które zostały publikowane, które zostały napisane w tym okresie tuż powojennym, są właśnie takie cenne, takie pierwsze. Ich wartość jest zawsze tak bardzo podkreślana i rzeczywiście tutaj tak proporcjonalnie tej tematyki kobiecej, perspektywy kobiecej było mniej. Ale muszę powiedzieć, że będąc w Centrum Badań Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, te tematy wśród moich koleżanek już emerytowanych niektórych, były bardzo, bardzo intensywnie badane. I kiedy rozpoczęłam pracę w muzeum, właśnie wówczas nazywał się to dział naukowy, teraz się nazywamy Centrum Badań, obecność byłych więźniarek była wówczas no, rzeczą powszedną i konsultowanie, pewne analizy, zwracanie się o pomoc w różnych kwestiach właśnie takich naukowych, to był nasz sposób pracy. W związku z tym, kiedy właśnie mówimy o tym braku perspektywy, no wracają mi te obrazy sprzed no 20 lat już będzie, kiedy właśnie można było takie doświadczenie przeżyć, jak cały dzień z więźniarką gdzieś właśnie na terenie obozu Birkenau, koncentrując się na jakimś wydarzeniu, na historii rodziny albo na kwestii jakiegoś komanda,
które właśnie w tym baraku było albo gdzieś pracowało w tym rejonie, w bardzo różnych kontekstach. I to zaangażowanie i oddanie właśnie byłych więźniarek było naprawdę tak ujmujące. I to były więźniarki, które przyjeżdżały do nas, z całego świata. Z różnych powodów, ze swoich prywatnych, pracując nad wspomnieniami. Często to były również sytuacje, kiedy przyjeżdżały z osobą, która właśnie zajmowała się pisaniem tych wspomnień i potem jako historycy konsultowałam już takie przygotowane teksty, które miały być publikowane. W związku z tym to była bardzo intensywna praca, ale praca dająca ogromne satysfakcje. Tutaj też jako przewodnik wiem, że wśród oglądających nas są również przewodniczki po Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Właśnie też doświadczenie bycia na terenie z byłą więźniarką i ten przekaz bezpośrednio od niej, to było niesamowite doświadczenie, które podejrzewam, że wszyscy zachowujemy głęboko w sercu i niezwykle cieszymy się, że dane nam było doświadczyć. Właśnie mówiąc w ogóle o perspektywie, tutaj mówimy o Holokauście, ja tutaj używam tego terminu też zagłada, zwracamy uwagę również na te perspektywy takie bardzo trudne do opracowania. Przez jakiś czas zajmowałam się kwestią obozu dla Sinti i Romów, gdzie również ogromna większość osadzonych w tym obozie rodzinnym to są kobiety. I tutaj pokazanie tej ich losu, pokazanie, opowiedzianie o tej pamięci jest niezwykle trudne, ponieważ właśnie wszyscy osadzeni w tym obozie zginęli, tylko niewielka liczba została przeniesiona przed likwidacją tego obozu. W związku z tym język nawet, którym chcemy się posłużyć, żeby o tej tragedii opowiedzieć, to jest język osób, które ten obóz widziały i to jest tak, jak one go zapamiętały. To nie jest język tych osób, tych właśnie kobiet, jeżeli mówimy właśnie tutaj o tej kwestii właśnie żeńskiej. Także jest ten brak perspektywy, który z wielu czynników wynika. Właśnie tak jak tutaj powiedziałyśmy, ze względu na to ja bym to tak nazwała, takie przesunięcie czasowe, jeżeli chodzi o podjęcie badań. No i druga kwestia to właśnie przekazy, to właśnie możliwość rozmowy z tymi osobami. Też badając różne aspekty historii obozu Auschwitz, podjęłam temat więźniów oznaczanych fioletowym trójkątem, świadków Jehowy, badaczy Pisma Świętego. I też to też był taki moment w pracy naukowej, kiedy można było relacje spisywać i miałam tą przyjemność kilkanaście takich relacji nagrać, mając też zupełnie inny powód tego, że do tej pory jakoś ta grupa nie spotkała się z większym zainteresowaniem. To znaczy, że nie była obecna w literaturze, bo w każdej pracy historycznej mówiącej o obozach koncentracyjnych jako takich informacja o więźniach z fioletowym trójkątem jest. Natomiast jakoś bardziej szczegółowo w sensie takiej analizy ten temat rzeczywiście jest bardzo mało reprezentowany, a jeżeli chodzi o kwestie kobiece, no to myślę, że rzeczywiście to, co przedstawiłam w mojej książce, co ukaże się jako wznowienie w najbliższym czasie, również uzupełni tą dyskusję, uzupełni tą perspektywę, taką przynajmniej mam nadzieję.
No właśnie, bo tutaj też to bardzo ważny poruszyłaś temat, że tak naprawdę tutaj włączenie perspektywy, włączanie tej perspektywy kobiecej to jest jakby jedno, ale też ta perspektywa jest bardzo różnorodna w środku, prawda? Więc jakby tutaj tak naprawdę no to mogłaby być jeszcze kolejne, możemy odsłaniać tej szkatułki tego, jak wiele jest perspektyw, które są pomijane. No i też dlatego zadajemy sobie pytanie o to cały czas, znaczy co takiego strasznie ważnego, czego właściwie nie ma w tych badaniach, jeżeli te perspektywy pomijamy i dlaczego tak bardzo ważne jest, żeby te perspektywy do badań włączać. Martyno, to ciebie zapytam o twoje doświadczenia. No moje doświadczenia, jeśli chodzi o badanie losów, tu akurat lokalnie jesteśmy JCC Kraków, więc też dobrze się składa, bo moje badania dotyczyły właśnie okupowanego Krakowa. Zaczęły się ponad 10 lat temu, kiedy zaczęłam studia doktoranckie na Uniwersytecie Pedagogicznym i ja się zgodzę z Wami, z moimi przedmówczyniami w 100%, że oczywiście różnie to było rozpatrywane i różne było podejście, kiedy niejednokrotnie miałam okazję wygłaszać różnego rodzaju wystąpienia związane właśnie chociażby z prezentacją takiej propozycji właśnie doktoratu. Na całe szczęście ja miałam akurat to szczęście, że trafiłam na bardzo takiego właściwego człowieka, profesor Chrobaczyński, który bardzo otwarcie do tego tematu podszedł i różne moje wątpliwości, różne wątpliwości innych osób po drodze wspólnie rozwiązywaliśmy. W ogóle ten pomysł sam na ten temat zrodził się u mnie, kiedy przygotowywałam pracę magisterską, też poświęconą Krakowowi, ale powiedzmy innemu okresowi, nie okresowi wojny, tylko okresowi międzywojennemu i jeszcze nawet wcześniejszym latom, kiedy pisałam na temat sierocińca, który jednego z starszych sierocińców, który funkcjonował w Krakowie przy ulicy Dietla 64. I tam pojawił się taki właśnie element biograficzny związany z historią jednej z wysoko postawionych w zasadzie osób w tym sierocińcu. Myślę tutaj o Annie Reginie Feuerstein, która była tak naprawdę osobą numer dwa w tym sierocińcu, a w zasadzie była osobą zapomnianą. Kiedy myśleliśmy i mówiliśmy na temat sierocińca przed Dietla 64, to przede wszystkim jako osoba numer jeden pojawiał się Dawid Kurzman. Bardzo ważny człowiek w historii tego miejsca, osoba, która między innymi związana była z pozyskiwaniem środków finansowych, też osoba odpowiedzialna za kształcenie podopiecznych, rozwijająca na pewno tą instytucję. Niemniej on nie działał sam, a kiedy ja tak czytałam, analizowałam źródła, różnego rodzaju dokumentacje, oczywiście Anna Regina Feuerstein pojawiała się, ale była tylko wzmiankowana. Ja zaczęłam szukać więcej informacji na jej temat i tak trochę udało mi się tych rzeczy biograficznych odtworzyć, ale brakowało mi tam takiej perspektywy osobistej. Nie mamy jej dokumentów osobistych, nie mamy pamiętnika, nie mamy relacji. Anna Regina Feuerstein podzieliła los Kurzmana. Razem z nim udała się wraz z dziećmi z sierocińca już gettowego w ostatnią drogę do obozu zagłady w Bełżcu w październiku 1942 roku. I też chociażby w relacjach takich osób jak Aleksander Biberstein znowu na pierwsze miejsce wysuwa się właśnie osoba Kurzmana. On jest nazywany krakowskim Korczakiem, on jest po prostu eksponowany, a Anna Regina gdzieś mi ginęła w tych wszystkich relacjach. I tak właśnie od niej wychodząc i analizując literaturę w ogóle dotyczącą okupowanego Krakowa, która jest relatywnie obszerna, bo możemy się tu pewnie wszystkie zgodzić, że rzeczywiście sporo na temat Krakowa w okresie okupacji ilościowo przynajmniej napisano, czy mówimy tu o relacjach, czy mówimy tu o opracowaniach popularnych, naukowych, ale jak się tak zagłębić jakościowo, to rzeczywiście robią się problemy. Dlatego, że sporo mamy informacji na temat, powiedzmy, takiej działalności instytucjonalnej. Wiemy sporo o Judenracie, może trochę o policji, o różnych instytucjach, które działały, ale ta historia codzienności społeczności żydowskiej pod okupacją w Krakowie, historia rodzin, historia właśnie kobiet, to po prostu była taka przestrzeń bardzo mało opisana, kiedy ja zaczynałam pracę ze swoim doktoratem. To też mnie tak inspirowało, żeby właśnie szukać tych informacji i no właśnie od strony relacji kobiecych w znacznym stopniu te historie codzienności odtwarzać, bo to one w większym stopniu mówiły o tym, jak bywało w domu, jak bywało w relacjach rodzinnych, damsko-męskich, jak bywało z kwestiami przemocy, jeśli oczywiście mówiły, bo też nie chcę stwarzać takiego wrażenia, że takich relacji było dużo. To mam takie wrażenie, było odtwarzanie takiego obrazu
z wycinanek, z pojedynczych relacji, które gdzieś tam udawało mi się w toku badań archiwalnych odnaleźć. I tu odwołałabym się do jeszcze takiej kwestii, która była już przez Was omawiana, do kwestii źródeł, bo ja oczywiście zgadzam się z tym, że mamy ogromny postęp po 1989 roku, kiedy były też te różne inicjatywy podejmowane, żeby jeszcze ostatnich świadków nagrywać. No myślę tu chociażby o inicjatywie Shoah Foundation, ogromnej na skalę światową, gdzie rzeczywiście wiele tematów dotychczas w pewnym sensie tabu pomijanych zostało przywrócone niejako. Ale to, co ja pamiętam ze swoich badań, co mnie bardzo zaskoczyło, to jest ten moment, kiedy analizowałam, jak powstawały te pierwsze relacje o zagładzie. Czyli myślę tu o relacjach zgromadzonych w Żydowskim Instytucie Historycznym pod sygnaturą 301, z których wszyscy korzystamy. Nie da się w zasadzie bez tych relacji prowadzić badań nad zagładą. I kiedy analizowałam kwestionariusze, które były do tych relacji, bo te relacje też oczywiście trzeba pamiętać, one były zbierane w określonym kontekście, zaraz tuż w okresie powojennym, w znacznym stopniu po to, żeby można było w oparciu o nie też przygotowywać procesy sądowe. Niemniej kwestionariusze, które zachowały się w zbiorach Żychu, mam na myśli trzy kwestionariusze, bo jeden był dotyczący osób, które brały udział w działaniach podziemia żydowskiego zbrojnego, niezbrojnego, ale organizacji podziemnych. Był oddzielny kwestionariusz do badania dzieci, ale też taki oddzielny kwestionariusz ogólny. Jak się przyjrzymy, to tam jest cała sekcja poświęcona między innymi też doświadczeniom kobiecym i rodzinnym, co nie ma kompletnie, przynajmniej w przypadku badań dotyczących okupowanego Krakowa, odzwierciedlenia w odpowiedziach na te kwestionariusze. To też było dla mnie takim zaskoczeniem. Gdyby rzeczywiście wywiady z tymi świadkami były przeprowadzane w myśl tak naprawdę bardzo postępowego tego kwestionariusza, czy tych wytycznych, które były do tego dokumentu przygotowane, to mielibyśmy dzisiaj fantastyczny materiał pozwalający nam badać wieloaspektowo codzienność, funkcjonowanie, naprawdę bardzo detaliczne pytania o, nie wiem, o kwestię tego, co jedzono w okresie okupacji, w co się ubierano i tak dalej, a zupełnie nie odnajduję tego w tym, co czytam, w tych relacjach, które dotyczyły okupowanego Krakowa, którymi ja akurat się zajmowałam, czy potem perspektywa porównawcza do innych chociażby stolic dystryktów, Lublina, Warszawy. Warszawa oczywiście to jest inna zupełnie kwestia, bo tam mamy fantastyczny materiał, jeżeli mogę użyć w ogóle takiego słowa, związany z archiwum Ringelbluma, gdzie pewne rzeczy po prostu na bieżąco dokumentowano. Natomiast Kraków, tak ilościowo tych relacji właśnie w Żychu mam ponad 800, mniej więcej pół na pół to są relacje kobiet czy dziewczynek, pół na pół mężczyzn, chłopców. I one są bardzo jednorodne. One są bardzo takie w pewnym sensie schematyczne, właśnie prezentujące przede wszystkim kwestie tych takich rzeczy związanych ze zbrodnią, z Niemcami właśnie. Czasami oczywiście pojawiają się od tego wyjątki i tutaj oczywiście nie można powiedzieć, że wszystkie są takie same. Niemniej jeszcze raz to podkreślę, gdyby rzeczywiście realizowany był ten kwestionariusz, który znajduje się w Żychu, to dziś na wiele z tych pytań po prostu od ręki moglibyśmy udzielić przynajmniej odpowiedź w oparciu o te wspomnienia, którymi dysponujemy. To, co jakby uzupełniało częściowo luki tego, czego nie mogłam odnaleźć w relacjach, paradoksalnie dla Krakowa, dla okupowanego Krakowa odnajdywałam na przykład w prasie gadzinowej. Ale to były materiały dotyczące określonych sfer życia i też oczywiście zawsze mając z tyłu głowy, że jest to prasa propagandowa, jest to prasa reglamentowana, też wiele rzeczy po prostu tam nie można było wprost powiedzieć. Natomiast na pewno był to dla mnie materiał uzupełniający, jeżeli chodzi o kwestie związane z życiem rodzinnym, z tym, jak sobie radzono z niektórymi problemami, przynajmniej jak rekomendowano sobie radzenie z problemami z odzieżą, z brakami w żywności w getcie na przykład. Często też odnoszono się do życia takiego, do przestrzeni socjalnej, nazwijmy to szeroko rozumianej, do działalności sierocińców, gdzie kobiety były aktywne w tej przestrzeni kuchni ludowych, czy w ogóle pomocy udzielanej osobom starszym, dzieciom, osobom chorym w getcie. Tak jak wynikało z moich badań, to była przede wszystkim domena przestrzeń kobiet w getcie krakowskim i rzeczywiście chociażby dzięki Gazecie Żydowskiej można było pewne rzeczy uzupełnić.
przestrzeń życia artystycznego getta, bo paradoksalnie na łamach tej pracy gadzinowej pojawiały się ogłoszenia dotyczące kolejnych występów. One też miały charakter taki charytatywny, bo chodziło przede wszystkim o pozyskiwanie środków na funkcjonowanie różnych instytucji. I to też była taka przestrzeń, w której odnajdywałam właśnie czy poszczególne kobiety z imienia i nazwiska, ich jakieś historie, gdzie mogłam po prostu częściowo ten obraz ich biografii okupacyjnych uzupełniać, a częściowo właśnie taki obraz tego, czego one mogły same jako grupa doświadczać w getcie, tak? Na jakich wystąpieniach mogły bywać, na jakich przedstawieniach artystycznych. Tak jak już wspomniałam, no, getto krakowskie to też jest taka niewielka przestrzeń relatywnie, to było małe getto. Jeżeli porównamy chociażby do Radomia, Lublina, do Warszawy to w ogóle nie ma porównania. To jest getto, w którym maksymalnie mamy około 20 tysięcy mieszkańców, więc to jest taka mikroskala tego, z czym się mierzą badacze właśnie chociażby getta łódzkiego czy getta warszawskiego. Ale mimo wszystko, że to jest taka mała skala, to też nie, to jest pewnego rodzaju utrudnienie w tych badaniach, bo rzeczywiście i liczba świadectw jest tym mniejsza i jakościowo, tak jak tu już podkreślałam, pewne rzeczy po prostu nie były obecne. Jest szereg tematów, które bardzo chciałam w swoich badaniach poruszyć. Kwestie związane z cielesnością, z przemocą seksualną. I na przykład dla getta krakowskiego w zasadzie takich relacji dotyczących chociażby aborcji, nieformalnych związków, czy kwestii innej orientacji seksualnej. To w zasadzie w relacjach nie jest temat obecny. Pojedyncze relacje, które gdzieś tam udawało mi się odszukać, to były relacje na przykład zgromadzone już przez Jadwaszem po latach 50. powiedzmy, tak? Czy właśnie w Shoah Foundation, gdzie ta otwartość może już w latach 90. na pewne tematy była zupełnie inna. Niemniej to są dosłownie na palcach u jednej ręki mogłabym policzyć, ile tych relacji poruszających właśnie taką tematykę było. Trochę inaczej ten obraz kształtował mi się dla Żydówek, które trafiły do obozu Płaszów, bo rzeczywiście tutaj pomocne okazywały się postępowania sądowe, które miały miejsce po II wojnie światowej. Myślę tutaj zarówno o sądach społecznych, czyli organie sądowniczym niejako społeczności żydowskiej, jak i też o sądach powszechnych, gdzie sądzono z tak zwanego dekretu sierpniowego. I rzeczywiście w tych postępowaniach, też jeżeli chodzi o przestrzeń życia codziennego, no nie ma mnóstwa informacji, natomiast pojawiało się sporo rzeczy dotyczących przemocy różnie rozumianej. I jeżeli w ogóle byłam w stanie odtworzyć chociażby te kwestie przemocowe dotyczące więźniarek obozu Płaszów, to właśnie dzięki między innymi postępowaniom toczącym się przed sądem społecznym, gdzie więźniowie i więźniarki, no nie chcę powiedzieć, że otwarcie, ale na pewno bardziej otwarcie niż w relacjach spisywanych czy mówionych przed Centralnym Komitetem Żydów Polskich, wypowiadali się na te tematy. I tu też niejednokrotnie zaskakiwał mi język tych relacji, gdzie niejednokrotnie o kobietach, które były zmuszane, bo tak to trzeba pokazać, były zmuszane do wchodzenia w nieformalne układy z więźniami, prominentami obozowymi, prominentami Płaszowa, były bardzo negatywnie oceniane. To znaczy oceniano je z perspektywy takiej, jakby to była ich wola, jakby to była ich chęć, jakby to było ich dążenie do po prostu tylko i wyłącznie poprawy swojego życia, a nie w ogóle obrazowanie tego jako możliwość przetrwania w tych warunkach obozowych. Nie było takiej, powiedzmy, perspektywy odwróconej, co by było, gdyby one się nie zgodziły na pewne układy, tak? Jak byłyby potraktowane, jak ta przemoc wobec nich, jak te gwałty, bo to trzeba w ten sposób określać, jak dalej wpływałoby to na ich życie obozowe. Więc rzeczywiście tutaj na pewno ten materiał sądowy był takim materiałem pomocniczym do odtwarzania. To, co myślę, jest szczególnie istotne i pomijane niejednokrotnie, nie tylko w badaniach dotyczących okupowanego Krakowa, ale w ogóle czy obozów zagłady, obozów koncentracyjnych czy innych gett. To może tak tytułem wstępu.
Dziękuję. No właśnie, to, czy to tutaj już w tej chwili widać, jak bardzo to są, to jest złożone i w ogóle ten brak, jaki jest, to włączanie perspektywy właśnie, ono jest na bardzo różnych poziomach właściwie od początku, bo to, o czym teraz powiedziałaś, no to jest kwestia kwestionariuszy, które były w jakiś sposób przygotowane, ale mimo wszystko nie były przeprowadzone te wywiady, te świadectwa, nie były w taki sposób zbierane, żebyśmy dzisiaj mogły mieć dostęp do tej perspektywy kobiecej. No właśnie, ale wśród tych, bo wszystkich tych płaszczyzn już widać, prawda, że nie poruszymy, ale chcemy też jakby ich trochę podotykać. Natomiast w tym, co jest bardzo istotne, w taką istotną perspektywą kobiecą, jest pomijana w wielu relacjach, czy była pomijana w wielu relacjach, to jest kwestia cielesności. To jest to, o czym zaczęłaś mówić, znaczy ta kwestia cielesności jest też bardzo złożona, bo to nie tylko jest kwestia doświadczeń, prawda, związanych z menstruacją, związanych z porodem, macierzyństwem, z gwałtem, jak powiedziałaś, czy z przemocą seksualną. To jest cały ogrom doświadczeń, które gdzieś tam w tych relacjach są pomijane albo gdzieś tam w ogóle nie od strony tej kobiecej perspektywy traktowane. No właśnie, chciałam zapytać ciebie, Joanno, bo tutaj ta perspektywa wydaje się być jakąś taką niesłychanie istotną właśnie na tych bardzo, bardzo różnych poziomach. I to jest taki duży brak, który tutaj gdzieś tam koniecznie trzeba zapełnić. Tak, i to też jest jakoś tam, bo gdzieś tam chyba każda z nas, odpowiadając na te poszczególne pytania, jakby nie ma siły, żebyśmy nie nawiązywały w ogóle do swojego doświadczenia, prawda? Też jako badaczki, więc myślę, że to w ogóle jest historia w historii. To też jest ciekawe jakby z takiej perspektywy, jak badaczka bada tę historię o kobietach, tak? I tutaj na bardzo różnym poziomie, nie tylko o tym, co mówiłam ja wcześniej, czyli kwestia tego, z jakim oddźwiękiem się spotykałyśmy, też dlatego, że my kobiety badamy kobiety, tutaj dochodzą jeszcze tego typu kwestie czysto patriarchalne i rzeczywiście zajmujemy się tymi kobiecymi tematami, różnie oczywiście rozumiane były tego typu zdania, natomiast odpowiadając na twoje pytania dotyczące cielesności i w moim przypadku też przede wszystkim seksualności, to też gdzieś moje zainteresowania tymi tematami wynikały z podobnych przesłanek, jak o jakich wspominała Teresa i Martyna, to znaczy, że gdzieś tam ja dojrzałam brak, nawet nie tylko na poziomie zarówno samej tematyki, ale także na poziomie właśnie stricte biograficznym, mikrohistorycznym. I to gdzieś zaczyna w pewnym momencie, myślę, uwierać, to znaczy jak możemy rozumieć i konstruować nadal tę historię, jeżeli gdzieś tam cały czas jest luka, która jest niewypełniona, bądź też trzeba by było tę historię po prostu napisać inaczej, tak? I tutaj używając tego określenia perspektywa kobiet, gdzieś tam w tyle głowy mam też perspektywę innych mniejszości, bo moja historia była dokładnie taka, to znaczy ja zaczęłam badania dotyczące przemocy seksualnej, a tak naprawdę kwestii związanej z instytucjami przymusowego nierządu, czyli domami publicznymi dla Niemców w okresie II wojny światowej. I rzeczywiście mój punkt wyjścia był taki, że zaczynałam od sytuacji, w której po roku przejrzenia dostępnej w Polsce literatury, no, mogłam policzyć na palcach dwóch rąk wersy w opracowaniach, które jedynie informowały mnie o istnieniu na przykład danej instytucji, tak, albo jakby rzeczywiście takie miejsce jak dom publiczny, powiedzmy w KL Auschwitz I był tu i tu, prawdopodobnie powstał wtedy i wtedy, no, jakby bardzo podstawowe informacje. Ale gdzieś tam, i myślę, że to jest też ważne, to było dla mnie ważne i prowokujące do dalszych badań, przy tych moich tematach bardzo często pojawiała się perspektywa etniczna, to znaczy, że na pewno Polki nie były w takich instytucjach i na pewno Polacy nie korzystali z tego typu instytucji. To był mój punkt wyjścia. Ja zaczynałam w roku 2005, najpierw obroniłam pracę magisterską, później napisałam na ten temat doktorat. I to mnie sprowokowało do jakiegoś takiego próby zmiany tej perspektywy, bo po prostu logicznie rzecz ujmując było to, wydawało mi się to wręcz nieprawdopodobne, prawda? To znaczy, no, jakby
no to kto tam był? Tylko Niemki, jeśli chodzi o dom publiczny w Auschwitz, oczywiście mówimy o domach publicznych dla więźniów. Gdzieś tu się pojawia jeszcze przecież cały kontekst związany z kobietami żydowskimi. Ale to, co było dla mnie istotne i co myślę, że tutaj jest istotne, to że każda z nas zaczynała od takiej perspektywy, że nie ma. Rzeczywiście ten pierwszy etap kończył się na tym, że miałyśmy bardzo niewiele tych materiałów, praktycznie żadnego, ale gdzieś tam w miarę przesuwania się czasu, w moim przynajmniej doświadczeniu, okazywało się, że po prostu my musimy zmienić też nasze nastawienie do tego, czym jest źródło. I u mnie, i to trochę Martyna o tym powiedziała, kiedy nawiązywała do tego, że to jest taka coś, ja to nazywam mozaiką, ty chyba użyłaś trochę innego określenia, ale generalnie, że gdzieś tam my nie otrzymujemy jednego głosu, znaczy nie, bardzo rzadko zdarza się taka sytuacja, że rzeczywiście na przykład w 301, o którym wspomniałaś, zespole z Żichu, czy w na przykład zbiorze wspomnień albo relacji, które jest w Archiwum Muzeum Auschwitz-Birkenau, otrzymujemy taką pełną relacje od początku do końca, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, gdzie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania. To oczywiście, tak jak mówiłyście, wynika z bardzo wielu różnych kwestii. Martyna wspomniała o kwestionariuszach, Teresa mówiła o tym też, że później miała na przykład tę niebywałą możliwość konfrontacji, na przykład świadectwa już z żywą osobą. To jest w ogóle coś, co w przypadku na przykład mojego tematu było bardzo trudne, żeby w ogóle spotkać się z tymi kobietami i to skonfrontować, w ogóle poprosić o jakiekolwiek świadectwo. Ale myślę, że gdzieś tam w tyle głowy też każda z nas ma to, że osoba, która zadaje pytania, bardzo mocno wpływa na to, co jest w wywiadzie, prawda? Jakby, czy to, co powiedziała Martyna, nie skorzystanie z kwestionariusza jest też pewną decyzją i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że gdzieś tam przy tej mojej tematyce ja się zajmuję tym końcowym doświadczeniem związanym z cielesnością i seksualnością, z tym fragmentem przemocy seksualnej, który był właśnie zinstytucjonalizowany. Więc i tak jakby ilość materiałów w moim przypadku relatywnie po latach mogę powiedzieć, że nie była aż taka mała, bo ja jakby byłam w stanie na przykład określić, jak wyglądały budynki, w których przebywały kobiety, którymi ja się zajmowałam, byłam w stanie, nie wiem, powiedzieć, ile ich przyjechało, skąd, gdzie i jak, ale opowiadam o tym dlatego, że zobaczcie, i to jest myślę też ważne dla naszych słuchaczy, jak to są inne źródła, niż sobie każdy wyobraża, tak? Czyli my zaczynamy, musiałyśmy się niejako jako badaczki przyzwyczaić do tego, że oprócz tych źródeł osobistych, których tak bardzo pragniemy, które tak bardzo pomogłyby nam opowiedzieć tę historię, mamy zupełnie inne źródła i to właśnie z tych kawałeczków musimy ulepić tę historię. To jest bardzo trudne i to było dla mnie bardzo trudne, bo to też bardzo mocno wpływa na to, że gdzieś tam ginie ten świadek. To znaczy ja de facto, pisząc Przemilczane, nie miałam żadnej pełnej relacji świadkini, która byłaby zapisana, a następnie skonfrontowana przez nią na przykład 20, 30, 40 lat później. Udało mi się znaleźć, i to też jest istotne, myślę, i to dla mnie to jest taki moment, który był istotny w tej historii związanej z kobietami w Holokauście w czasie II wojny światowej, czyli udało mi się znaleźć relacje z Okręgowej Komisji, zresztą z Krakowa. I myślę, że tutaj warto pamiętać o tym, że paradoksalnie ten okres 45-49 był takim okresem, kiedy jeszcze ten dyskurs pamięci nie był zabetonowany, kiedy nie było stosowności opowiedzenia o jakiejś historii. I to mnie niejako uratowało, to znaczy, że po prostu w trakcie pracy Okręgowej Komisji w Krakowie jeden jakby z trzonów tej komisji zajmował się, właśnie prowadził śledztwo dotyczące prześladowania kobiet skazanych niejako na niewolnictwo seksualne, bo to w ten sposób było akurat nazywane. I tam gdzieś pojawiły się te dwie relacje, które ja mam, w bardzo specyficzny sposób też oddawane, wywiad zapisany, taka bardzo sądowa sytuacja. Ale to jest rzeczywiście jedyny głos, który gdzieś tam mogłabym powiedzieć, że jest pełny, tak? Natomiast no, siłą rzeczy nie do skonfrontowania, a druga rzecz to też, owszem, oddany już po wojnie w sytuacji w miarę ustabilizowanej, mówię tutaj o tym, że nie ma strachu świadkini, że ona jest traktowana z szacunkiem, że nie ma tego wszystkiego, co gdzieś tam też każda z nas ma w swoim doświadczeniu, czyli że ta tematyka związana z cielesnością i seksualnością nie tylko jest tabuizowana, ale też mówienie o tym po wojnie było
bardzo źle widziane. Z bardzo różnych powodów oczywiście, jeżeli chodzi o seksualność, to tutaj pojawiła się metka kolaboracji, to wszystko, co gdzieś tam paradoksalnie bardzo mocno funkcjonuje w takim dyskursie powszechnym, bo ja się zawsze zastanawiam, to jest taki dla mnie ważny przykład, że zwróćcie uwagę, że my w Polsce praktycznie nie mamy żadnego opracowania dotyczącego monografii, dotyczącej golenia głów po wojnie albo w tym okresie krótko przed majem 45 roku, natomiast jak powie się na głos komukolwiek na zasadzie testu, co to było golenie głowy, to każdy doskonale wie, co to jest. Jest to taka metafora, która jest bardzo często na przykład używana przez polityków. Nie będę wymieniać tutaj nazwisk, żeby na przykład wskazać, co by się z kimś zrobiło, gdyby to była okupacja, prawda? Czyli z kobietą, która na przykład źle się zachowuje. Czyli to gdzieś, widzicie, no to jest myślę ważne, że to jest ten paradoks, że coś, czego nie ma, ale bardzo mocno siedzi jakby w kolejnych pokoleniach ludzi, jest gdzieś zakodowane, a my w 2021 roku nie mamy żadnych badań na ten temat. Ale wracając do tego, co mówiłam jeszcze o komisji, to myślę, że takim, podsumowując już troszeczkę, że takim ważnym tutaj elementem było dla mnie to, że w momencie, kiedy dostałam te relacje, tak, czyli znalazłam te relacje z 1948 roku z Okręgowej Komisji, ta kobieta jakby niejako, powiedzmy, nazwijmy to metaforycznie, przemówiła do mnie z tej kartki, to było od początku do końca, tak jak marzyłyśmy wielokrotnie o tym, to jednak jest tam mnóstwo luk i to też myślę w takim naszym badawczym doświadczeniu jako historyczek jest bardzo ciekawe, że my się musimy jakby uczyć, dostosowywać do tego, że źródła nie powinny być hierarchizowane, że te źródła nie spełniają niejako naszych jakichś tam oczekiwań. Podobnie czytelnicy naszych książek, myślę, że to jest coś, z czym ja się też bardzo często borykałam ze względu na to, że tematy, o których mówimy, są najczęściej też odsuwane ze względu na to, że uważa się, że poruszanie kwestii seksualności w okresie wojny to jest, wynika z chęci wywołania jakiegoś skandalu, zaistnienia, nic bardziej mylnego, natomiast też jest coś takiego, o tym wspomina w swoich badaniach też taka izraelska badaczka Naama Shik, że jest coś takiego, że ludzie jak słyszą ten temat, obóz koncentracyjny, szerzej Holokaust, wojna i seksualność, to jakby zaczyna ich bardzo tak niezdrowo interesować, prawda? Oni oczekują jakiejś takiej relacji, która będzie w pewien sposób podniecająca, no stąd cały nurt pornografizacji Holokaustu i tak dalej, i tak dalej. A jak przychodzi co do czego i zaczynamy opisywać z jednej strony cierpienie tych ludzi, cierpienie, które też nie ma pewnej opowieści, to chyba próbuję powiedzieć, znaczy większość moich bohaterek, 90% moich bohaterek było cudownie, jeśli ja byłam w stanie powiedzieć, jakie miały na imię i na nazwisko, ile miały lat, kiedy i gdzie zostały wwiezione. Wracając już do tego, co mówiłam o architekturze, znaczy ja więcej byłam w stanie powiedzieć na temat mebli, które były, nie wiem, w domu publicznym w Warszawie, na Koziej, niż na temat kobiet, które zostały tam przywiezione. Więcej byłam w stanie powiedzieć paradoksalnie o tym, ile sztuk bielizny wysłano razem z nimi transportem na wschód, niż o tym, co one, nie wiem, czuły, czy to było dla nich ważne, czy nie. No, tysiące innych perspektyw, które gdzieś się tutaj odkrywają. Ale wydaje mi się, i to jest jakaś tam moja nauka w trakcie naszej pracy badawczej, że ta perspektywa jakby nie przekreśla samego opowiadania. Tym to myślę, że to jest istotne, nie? Że jakby to, że nie ma, to nie jest dla nas koniec naszej pracy, wręcz przeciwnie, szukamy, każda z nas chyba z tego, co znam doskonale przez waszą pracę, każda z nas szuka troszeczkę inaczej, próbuje tę bazę źródłową inaczej ustawiać. I jeszcze jedna ostatnia ważna rzecz przy moim temacie, bo trochę Martyna o tym powiedziała, to znaczy rzeczywiście to, co wydaje mi się w Polsce, chyba szerzej w Europie Środkowo-Wschodniej, ale jakby trzymajmy się Polski, co jest kluczowe i charakterystyczne dla tego doświadczenia cielesności i seksualności. To znaczy, że mit, tak zwany mit dobrowolnego meldunku jest nadal bardzo, bardzo żywy. To znaczy, że w przypadku kobiet, również mężczyzn, którzy byli narażeni na przemoc seksualną, ale tutaj szerzej, ludzi, którzy w ogóle mieli doświadczenia seksualne w okresie wojny i okupacji, tutaj zawsze gdzieś w tyle głowy, w momencie, kiedy jest takie świadectwo, kiedy jest taka informacja, kiedy jest taka opowieść, zawsze gdzieś w tyle głowy w odbiorcy pojawia się
niestety ta myśl, mimo że to jest ponad 70 lat po wojnie, że to było dobrowolne, że to była kolaboracja, że to była współpraca, że to było pójście na łatwiznę. I to jest jakby ten element, który jest nieprzepracowany. No i myślę, że jakoś nasza praca, mam nadzieję, wpływa na to, żeby to się jakoś delikatnie, powoli przesuwało w stronę tego, że rzeczywiście te przeróżne decyzje często też podejmowane, bądź brak decyzji, jak w przypadku większości na przykład moich bohaterek, no to nie miało nic wspólnego jakby z poprawą ich statusu w obozie, nie wiem, tysiąca innych rzeczy i że te strategie przetrwania były bardzo, bardzo różne i coraz częściej widzimy, że były związane właśnie z seksualnością i cielesnością. Dziękuję. Tak, no to bardzo pokazuje, tak bardzo dobitnie właściwie pokazuje, że te narracje nie są łączane, że jakieś są inne te takie dominujące narracje i przez to nie ma tych perspektyw, to właściwie to jest przekłamywana jest ta historia, prawda? To jest takie dobitnie to jakby widać z tego. I problemem jest rzeczywiście to dotarcie do źródeł, bo ona jest gdzieś, te narracje są gdzieś tam spychane od początku i właśnie i to w jaki sposób właśnie były zbierane i też to w jaki sposób to było od początku też postrzegane, może nie od początku, bo tak jak wspomniałaś, 45-49 to jest jeszcze trochę inaczej, ale rzeczywiście to, jak bardzo potem to było betonowane, powoduje, że właściwie coraz trudniej jest potem do tego dotrzeć. Ja miałam takie niezwykłe doświadczenie, ja jakby jestem z trochę innego świata niż wy, bo ja jestem pisarką, artystką, też zajmuję się kobiecą perspektywą w Holokauście, ale zupełnie inaczej. I byłam kiedyś na takiej konferencji, którą Andrea Pito organizowała, gdzie były i właśnie i badaczki, i artystki, i badacze też, i artyści. I jak ja opowiadałam o tej perspektywie, że ja właśnie dokładnie robię coś takiego, co tutaj zostało wspomniane, że właśnie szyję z tych skrawków, że rozbijam na małe kawałki i szyję ze skrawków, no bo mogę sobie na to pozwolić jako artystka czy pisarka, to właśnie te badaczki potem ze mną rozmawiały, że tak naprawdę to, co one robią, też jest tym. One to inaczej nazywają, bo to jest składanie, ale to właśnie musi być to. Dlatego, że z tych źródeł i z takiej pracy, jaka jest zwykle dostępna, jaka jest zakodowana w głowie, bo to jest jeszcze to, prawda, że mamy zakodowane w głowie, jaka powinna być praca. Dlatego jeszcze praca nad tymi kobiecymi narracjami też jest, czy była umniejszana, dalej jest pewnie w pewnym sensie, prawda, bo to nie są te doskonałe źródła i ten doskonały rodzaj pracy. No właśnie, a tutaj jeszcze oprócz tego padło, powiedziałaś o bardzo ważnej też rzeczy, oprócz tego, to mnóstwo rzeczy padło, ale mówiłaś też o tej różnorodności, też różnych doświadczeń, mówiłaś o tej perspektywie mniejszości. No i też możemy sobie wyobrazić też, że to jedno to są te wewnętrzne mniejszości, znaczy są mniejszości, czy mniejszości seksualne, czy jakby w ramach kobiet, czy jeszcze w ramach mniejszości etnicznych. No natomiast też no kwestia na przykład wieku, jak sobie wyobrażamy cielesność i kobiety i doświadczenie kobiet, to sobie wyobrażamy zwykle jednak jakąś taką młodą osobę, a tutaj te kwestie też, tu też o tej różnorodności i o tych perspektywach też bardzo często nie myślimy. Chciałam ciebie, Tereso, zapytać o to, bo wiem, że to w twoich badaniach się tutaj te kwestie pojawiają. No właśnie, napisanie tej historii po raz kolejny, no to tak by się mogło wydawać, no dobra, już to zostało opisane, zostało opisane, to źródło wykorzystane, ta kwerenda też już dosyć mocno tutaj wyczerpana. No ale okazuje się, że właśnie ten język, który jest nieobecny w tych kwerendach, albo te pytania, które zostały tam sformułowane w kwestionariuszach wiele lat temu, no właśnie są tak bardzo albo ścisłe, albo z kolei przez to, że dotyczą jakiegoś konkretnego wydarzenia, zostawiają bardzo wiele furtek. I też jest to taki element doświadczenia, kiedy właśnie rozmawiając z byłą więźniarką na jakiś konkretny temat, nagle zaczynamy mówić właśnie a propos kwestii intymności, kwestii chorób, kwestii higieny. Takie, no, nazwijmy to, delikatne tematy w tym momencie i bardzo powszechne. I okazuje się, że tutaj odzew jest bardzo pozytywny.
Te wypowiedzi są obszerne, są takie pełne no, swego rodzaju entuzjazmu, tak to nazwijmy. No i na pytanie, dlaczego jakoś nie było tego w tych wcześniejszych wspomnieniach, no tutaj więźniarki mówią, bo po prostu nikt o to nie pytał. To tak wygląda, jakby to nikogo nie interesowało. Więc okazuje się, że to pisanie tej historii to nie jest pisanie jej inaczej, tylko to jest pisanie dalej. No to jest to piękno w badaniach historycznych, że one trwają, że nawet jeżeli historyk podejdzie do jakiejś sprawy, może troszkę w sposób niedoskonały, ułomny, zostawi bardzo dużo pytań badawczych, no to one są tą furtką, one są tą perspektywą dla tych, którzy zainteresują się tym tematem i będą chcieli te badania prowadzić dalej. W przypadku badania nad obozem kobiecym, taki temat, który faktycznie z dużym niezrozumieniem się spotkał, to była kwestia macierzyństwa i kwestia dzieci, które przyszły na świat w obozie. I to się okazało dosyć takie zawiłe w odbiorze właśnie wśród, powiedzmy, czytelników czy osób, które się stykały z tym tematem. Nie mówię tutaj o historykach i o naukowcach, ponieważ no jakoś to było bardziej uporządkowane. I powstawało tutaj takie pierwsze pytanie, no jak, w jakich okolicznościach kobiety ciężarne mogły być w obozie, jak one się tam znajdowały, jak dochodziło do tych ciąż. No i okazało się, że właśnie w tym całym opowiadaniu na temat okoliczności, które doprowadziły do deportacji do obozu, wiele kwestii było dla spisujących czy dla opowiadających w tym momencie nie aż tak istotne. Ważne było, co się stało, kiedy, w jakich okolicznościach. Natomiast to, że właśnie mamy do czynienia z rodziną, mamy do czynienia z matką, mamy do czynienia z życiem rodzinnym, które tak naprawdę przed tą deportacją istniało, było i miało swój plan, miało swoją perspektywę. Ono zostało w tym momencie załamane i właśnie matka, żona jest deportowana do obozu, no właśnie w ciąży. I jest ciąg dalszy. To już wiemy, że los tych dzieci, które przyszły na świat w obozie, był okrutny. Los dzieci żydowskich był wyjątkowo tragiczny, ale również te dzieci, które przyszły na świat, zostały zarejestrowane w obozie, tylko naprawdę niewielka grupa doczekała wyzwolenia. Więc widać chociażby na takim drobnym przykładzie z obozu, historii obozu Birkenau, obozu kobiecego, konkretnie szpitala, bo tam się ta sztuba znajdowała, ile znaków zapytania wokół tego powstaje i jakim to jest, moglibyśmy powiedzieć, no, rzecz epizodyczna z historii szpitala obozowego, bo przecież wiele innych rzeczy tam miało miejsce, więźniarki bardzo chorowały, więźniarki były poddawane eksperymentom medycznym. No mamy w tej chwili czas pandemii, wszyscy wiemy, co to jest zagrożenie chorobą, a w przypadku obozu Birkenau to było jak bumerang powracające i dotykało wszystkich, dotykało więźniów, więźniarki i dotykało członków załogi obozowej, więc jest to duże, duże spektrum badawcze. Jeszcze jedna kwestia tutaj tak przyszła mi na myśl, mianowicie mówimy tutaj, wymieniając te różne źródła w takich czy innych archiwach, takie czy inne zespoły, oczywiście to wszystko to jest ten nasz grunt, to jest to, z czym my pracujemy, jakiekolwiek to jest, jakiekolwiek możemy mieć tutaj życzenia i wątpliwości, ale to wszystko, co napiszemy, ma swojego odbiorcę.
I teraz ta precyzja naszych badań, to stawianie pytań o to, o czym tutaj mówimy, szukanie odpowiedzi jest tak bardzo ważne, ponieważ te historie to nie jest tylko nasza rola, żeby je opisać i przedstawić. Historią, no znowu odniosę się do Auschwitz, zajmuje się bardzo wielu ludzi, zajmuje się bardzo wielu pisarzy. I mieliśmy dwa lata temu, no rok temu, okrągłą rocznicę wyzwolenia obozu i przy tej okazji bardzo wiele publikacji pojawiło się na rynku wydawniczym. To chyba mamy wszyscy ten widok przed oczami, kiedy w supermarketach, nie będę tutaj mówić jakich, widzimy półeczkę i tam po prostu w kilku rzędach nowe publikacje poświęcone Auschwitz, poświęcone różnym tematom z tego obszaru. I okazuje się, że ta literatura jest ważna, ale też jest pewnym zagrożeniem. Z tego względu, że traktowana jest czasami jako właśnie w taki sposób, jak to już tutaj powiedziane zostało przez Joannę, w taki sposób sensacyjny, taki szukając jakiegoś niebywałego wydarzenia, które no właśnie będzie chwytliwe w tym momencie. I zaczyna się po prostu taki element popkultury po prostu. To się staje takim nośnikiem informacji nie właściwie przedstawionej, często na pograniczu właśnie jakiejś takiej wręcz karykatury czy banału. I no właśnie, z jednej strony nas, historyków, którzy przez 5 dni w tygodniu na terenie obozu Auschwitz badamy tą historię, jest to rzecz, która dla nas jest ważna i w pewnym sensie nas cieszy, że też inny rodzaj opowiadania o Auschwitz trafia i że jest zainteresowanie, że są pisarze, którzy ten temat podejmują. Ale z drugiej strony właśnie często ten odbiór i ta ilość pytań, bo najczęściej my tak trafiamy do tych publikacji, ta ilość pytań kierowana do nas z prośbą o wyjaśnienie, kiedy okazuje się, że ten temat został potraktowany w sposób zbyt błahy, zbyt sensacyjny, zbyt taki liczący na takie szybkie zainteresowanie czytelnika, nas martwi. Nas martwi dlatego, że to nie jest to, co więźniowie chcieli powiedzieć. Tak jak zaczęłam tą moją wypowiedź od tego entuzjazmu więźniarek, kiedy zaczęły opowiadać właśnie o tych sprawach intymnych, bo zostały o to zapytane i uważały, że to jest ważne, że one chcą o tym opowiedzieć. I nagle to wszystko, co zostało nam powierzone, z czym my się mamy obejść jako właśnie z taką rzeczą ważną i szlachetną, nagle staje się takim banałem i to martwi. A przecież no, wszyscy mamy doświadczenie wydawnicze i wiadomo, że można o pewne rzeczy zapytać, skonsultować, skonfrontować. Sama kilkakrotnie współpracowałam z wydawnictwami nad seriami biograficznymi byłych więźniów, gdzie pewne wydarzenia czy pewne osoby, które zostały zapamiętane przez kogoś, no niewłaściwie, kiedyś była taka sytuacja, że jeden więzień pomylił dwóch więźniów skrajnie różnych, jeden naprawdę szlachetny, wielki człowiek, drugi z zupełnie inną biografią i z tyle, że mieli takie samo nazwisko i trzeba było w tym opowiadaniu to wyjaśnić, wyprostować i więzień, ten, który te relacje, te wspomnienia pisał, zgodził się, przyznał się, no rzeczywiście, faktycznie to tak było, tylko gdzieś to w mojej pamięci się utrwaliło. No więc zawsze jest ta możliwość sięgania, pytania, poprawiania, no i pisania tej historii, sięgnę jeszcze raz do tego zdania, napisania tej historii inaczej, napisania tej historii lepiej.
To tyle. Tak, i tutaj to, co pewnie też jest ważne, to jakby jedno to jest kwestia świadków czy świadkiń, które piszą, prawda? I tutaj to jest jeden rodzaj świadectwa i też pewnie inaczej się z nimi pracuje, inaczej też się rozmawia, inaczej się poprawia źródła. No drugi to jest ta cała kwestia, nie będę teraz w nią wchodzić, tej literatury holokaustowej, że tak powiem, czy zagładowej, która się, czy auschwitzowej wręcz, która się pojawiła, jak powiedziałaś, to rzeczywiście, no tutaj jest jeszcze kwestia tego, że ona jest tak bardzo oddalona od świadectwa i od świadków, że to jest po prostu jakby... Ale to zostawmy ten temat. Mamy pytanie o emocje, więc ja potem je jeszcze zadam, ale zanim je zadam, chciałabym jeszcze zapytać Martynę, bo tutaj mówimy o tych bardzo różnych perspektywach. Też wśród takich perspektyw, które gdzieś tam się pojawiają, mamy bardzo mocno w głowie tę perspektywę obozową. Natomiast gdzieś przez to bardzo często, zwłaszcza w jakimś takim publicznym pojmowaniu, prawda? Znaczy mówię o takim nie już naukowym, bo naukowa perspektywa to jest zupełnie coś innego, natomiast gdzieś tam rzadko pamiętamy o tych narracjach, które są związane z miastem i w związku z tym też z tą perspektywą, chciałam cię zapytać o perspektywę kobiet w czasie zagłady w mieście, po aryjskiej stronie, w getcie, w kryjówce, no tutaj jest cała wielość też pewnie doświadczeń, pewnie wszystkich ich nie będziesz mogła powiedzieć, ale właśnie jakbyś mogła nam tutaj tę perspektywę jakoś tak spróbować chociaż przybliżyć. Tak, bardzo chętnie, ale odwołam się jeszcze do jednej kwestii, o której poruszyła Teresa, bo chyba warto zwrócić też, jakby odwrócić tą perspektywę, o której Teresa powiedziała. Perspektywa, to nie było ważne, dlatego nie pytano. Mi się zdarzało z kolei w drugą stronę, to znaczy... żeby w świadectwach znaleźć odpowiedź, że nam się to nie wydawało ważne, żeby mówić o tych doświadczeniach codzienności, takich powiedzmy kwestiach życia codziennego, bardzo prosto rozumianego właśnie, życia rodzinnego, czy życia, nie wiem, co jedzono, w co się ubierano, jak wyglądał każdy poprzedni dzień, który nie był dniem wyjątkowym, na przykład naznaczonym akcją. I tu jakby miałam tą perspektywę odwrotną od więźniarek, to znaczy nie mówiłyśmy o tym, przynajmniej nie mówiłyśmy o tym w tych wczesnych wspomnieniach, bo nam się to po prostu nie wydawało ważne przy tym ogromie zbrodni, cierpień, tego czego społeczność żydowska, krakowska czy każda inna doświadczyła, po prostu nam się wydawało to niewłaściwe, żeby mówić o tego typu drobnych doświadczeniach. Dopiero z czasem rozumiałyśmy, że to wszystko się składało na jeden obraz. I rzeczywiście... Ja jeszcze odwołam się do swoich badań w jednym aspekcie, to znaczy kwestii wieku, bo mówiłyśmy tutaj o tym, że mamy więźniarki czy w ogóle kobiety w różnym wieku. To był dla mnie bardzo duży problem metodologiczny. Jaką granicę wiekową postawić, tak? Bo oczywiście nie mamy tutaj wątpliwości, jeśli mówimy o kobietach 20-kilkuletnich, 30 i tak dalej, w górę nie ma problemu, ale jaka jest ta granica dolna? I ja w swoich badaniach przyjmowałam niejako perspektywę sprawców. Przyjęłam ten 14 rok życia, ponieważ zgodnie z prawodawstwem niemieckim dla GG to był moment, kiedy był przymus pracy wprowadzany. Dla ludzi od tego wieku był przymus pracy, a więc jakby już tym przymusem pracy uznawano ich za na tyle dorosłych, żeby po prostu w ten sposób ich życie organizować. Więc no tutaj przyznam się, że to był dla mnie bardzo duży dylemat i tą granicę wiekową przyjmowałam w swoich badaniach. I też zaskakujące było dla mnie właśnie liczba tych świadectw od tych powiedzmy młodych, nastoletnich kobiet w porównaniu do tego, jaką dysponowałam liczbą świadectw od kobiet dojrzałych, matek czy od kobiet w ogóle zaawansowanych wiekowo, to było zupełnie nieporównywalne. Ale wracając, Patrycja, do twojego pytania, rzeczywiście, co zresztą jest temat, który ja cały czas badam, życie czy funkcjonowanie kobiet żydowskich po aryjskiej stronie w Krakowie, bo to była ta część, którą ja w swojej pracy doktorskiej czy później książce świadomie w jakimś sensie pominęłam albo ją ograniczyłam mocno, dlatego że ja mam takie wrażenie, że tam tak naprawdę każda pojedyncza historia, one oczywiście dadzą się w pewien sposób skategoryzować, ale mówi nam o czymś innym. To każde doświadczenie jest w zasadzie warte uwagi i tak sobie analizowałam w pewnym momencie ten cały materiał, który zebrałam, że gdybym chciała po prostu tak mocno uwzględnić, to raz, że zaburzyłaby mi się ta perspektywa grupy, bo ja ujmowałam kobietę już, nie wyciągałam tak bardzo pojedynczych biografii, tylko mnie interesowała ich perspektywa taka grupowa, powiedzmy, mówiąc o takim brzydkim językiem. I gdybym ja chciała ujmować te wszystkie doświadczenia, które gdzieś znalazłam, świadectwa właśnie kobiet żyjących, ukrywających się po aryjskiej stronie w Krakowie, ukrywających się albo nie, bo to też jest jakby istotne, nie wszystkie żyły pod powierzchnią, nie wszystkie żyły w kryjówkach,
W Krakowie sporo tych świadectw to są świadectwa kobiet, które funkcjonowały na tak zwanych aryjskich papierach, ale oficjalnie po prostu jakby żyły w mieście. Pracowały na przykład u Niemców, przecież to też jest specyfika tego miasta. Tutaj była spora ta administracja, jako z racji tego, że to była stolica generalnego gubernatorstwa. No, to były często kobiety świetnie wykształcone, znające język niemiecki, więc mogły się, powiedzmy, jeżeli miały mocne papiery, dobry wygląd, mogły się zatrudniać i u nich jako pomoc domowa na przykład. I w ten sposób mam sporo relacji kobiet po prostu, które w ukryciu funkcjonowały. Oczywiście, jeśli myślimy i mówimy o kobietach po aryjskiej stronie w Krakowie, to taką ikoną na pewno jest Maria Hofberg-Mariańska, która była kobietą o tyle wyjątkową w swojej biografii, że ona była członkinią również Żegoty i działała na rzecz społeczności żydowskiej właśnie od tej strony pomagając, sama się ukrywając, a jednocześnie pomagając innym. I oczywiście mamy tutaj szereg strategii przetrwania od neofitek, które tak naprawdę mamy cały zbiór podań, nie tylko kobiet, również mężczyzn, całych rodzin, który przetrwał okres okupacji, znajduje się w archiwum Kurii Metropolitanej. Możemy śledzić tak naprawdę motywację tych ludzi. Na tyle oczywiście, na ile te świadectwa nam pozwalają, bo ja nie chciałabym tutaj powiedzieć, że to, co możemy wyczytać wprost z tych podań, to jest rzeczywiście w 100% tak było. Często to jest po prostu tylko i wyłącznie jakaś strategia, właśnie tak jak powiedziałam, kamuflaż, przyjęta taka forma, żeby właśnie zyskać metrykę chrztu i w ten sposób starać się o ocalenie dla siebie swoich najbliższych, dla tych, którzy się na ten krok decydowali. I Kraków pod tym względem na pewno ma potężną bazę źródłową, bo jest ponad 500 takich podań, jest bardzo dużo zachowanych, swobodnie można z nich korzystać. Tu też, muszę to podkreślić, nie natrafiłam na żaden problem z udostępnieniem na przykład tych akt, co wiem, że nie zawsze jest takie proste, jeśli chodzi o akta prowiniencji kościelnej, klasztornej i tak dalej. Tu też miałam różne doświadczenia, kiedy szukałam informacji o kobietach ukrywających się na przykład w klasztorach i były miejsca, w których z otwartymi rękami niemalże, mogę to tak obrazowo powiedzieć, przyjmowano mi, pozwalano mi poszukać dokumentacji, a były miejsca, w których wiedziałam, że są źródła z innych publikacji chociażby, a otwarcie mówiono mi, że takich nie ma. Więc to też były takie doświadczenia, kiedy trudno mi było przez to przejść, że powiedziawszy, bo oczekiwałam jednak czegoś innego i oczekiwałam otwartości, no ale może zostawmy tę kwestię. Więc jest szereg czynników, które wpływały właśnie na to funkcjonowanie kobiet po aryjskiej stronie w Krakowie, także to, że to było małe miasto. To nadal jest małe miasto, przepraszam wszystkich krakowian, ale to nadal jest małe miasto. I to, o czym często gdzieś tam w tych wspomnieniach kobiety mówiły, to jak bardzo się obawiały rozpoznania. Jak unikały miejsc, w których do tej pory były znane, powiedzmy tak, widoczne, w których funkcjonowały. Bo oczywiście to też trzeba mieć świadomość, że większość tych kobiet, które funkcjonowały po aryjskiej stronie, to nie były mieszkanki dawne, mieszkanki Kazimierza, pochodzące z ortodoksyjnych rodzin. Tylko mówimy tu o raczej społeczności tych Żydówek zasymilowanych, które znały język polski, wiedziały, jak się zorganizować, jeżeli chodzi o kwestie kultury, znajomości kultury polskiej, religii właśnie chrześcijańskiej, gdzie w tych elementach po prostu nie było ryzyka, że ujawni się ich prawdziwa tożsamość. Niejednokrotnie one mówiły właśnie o tym swoim lęku, że nie bywały w tych miejscach, gdzie mogły być przez swoich szkolnych, na przykład kolegów czy koleżanki rozpoznane. Choć oczywiście to działa też w drugą stronę, bo dzięki temu, że Kraków to małe miasto, też zdarzały się może łatwiej takie możliwości właśnie pomocowe. Więc ten temat, on jest bardzo skomplikowany, dlatego ja cały czas, powiedzmy, te badania dalej prowadzę. Mam nadzieję, że one się skończą książką, publikacją taką szerszą, już nie tylko dotyczącą samych kobiet, chociaż oczywiście to będzie istotna część tej publikacji, ale w ogóle funkcjonowania społeczności żydowskiej po aryjskiej stronie w okupowanym Krakowie i różnych aspektów relacji polsko-żydowskich, bo tu jednak cały czas pokutuje ten taki, no myślę, że mit, który gdzieś tam pojawiał się właśnie od wspomnień właśnie wspomnianej przez mnie Mariańskiej, utrzymywany przez badania prowadzone przez panią Krystynę Samsonowską, że Kraków był, cytuję, miastem wolnym od szmalcowników. Bynajmniej nie był. I tutaj sporo takiej ciemnej strony tego miasta, funkcjonowania tej ludności tutejszej też wychodzi. No nie chcę jakby za dużo mówić na temat wyników tych badań, póki to się jeszcze nie zakończyło. Natomiast rzeczywiście
relatywnie dużo jest tych źródeł, właśnie o tych różnych odcieniach, że tak powiem, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Mamy jeszcze kilka minut, tak naprawdę, do zakończenia. I mamy pytanie z publiczności, tak sobie pomyślałam, że może ja je zadam, bo są też konkretne pytania, ale te konkretne to odpowiemy w komentarzach, na przykład o książkę, gdzie można dostać to. Natomiast tutaj jest pojawiło się takie pytanie, jak głęboko w swoich badaniach, czy wywiadach, czy rozmowach z ocalonymi kobietami rozpoznawałyście, jak rozumiem, ich emocje, które towarzyszyły kobietom w czasie zagłady? Jakie metody pracy wykorzystywałyście, by te emocje z czasu zagłady odsłaniać, jeśli to było możliwe? Takie się pojawiło pytanie i tak sobie pomyślałam, że oczywiście wiadomo, że nie zgłębimy tego tematu jakoś bardzo, ale może potraktujemy je tak jako taką ostatnią rundkę, bo mamy takie dosłownie, już nie wiem, chyba 5 minut teraz, podsumowująco odpowiadająco. I co ja jako pierwsza? Więc tak, podsumowująco i też o emocjach. To ja, ponieważ ja zawsze mikrobiograficznie, mikrohistorycznie, więc odpowiem na to pytanie po prostu jedną opowieścią, jednym spotkaniem z Barbarą, która była kobietą, dziewczynką, która została zgwałcona przez żołnierzy radzieckich w maju 1945 roku i sama się do mnie odezwała, zgłosiła. Poprosiłam ją o spotkanie, poprosiłam ją o wywiad. Najpierw wymieniłyśmy listy, później pojechałam i przeprowadziliśmy pierwszy wywiad, później drugi wywiad. I tak naprawdę sam ten akt ataku seksualnego, gwałtu, to było pierwsze 5 minut naszego spotkania, a później Barbara mówiła tylko i wyłącznie o emocjach. Bardzo różnych. I ja tutaj jakby nie zadawałam konkretnych pytań, bo to dlaczego o tym mówię i dlaczego użyłam tego przykładu, bo po prostu tam gdzieś otworzyły się drzwi, które były bardzo długo zamknięte. Ta świadkini jakby znalazła ten moment, kiedy chce opowiedzieć, znalazła osobę, której chce to opowiedzieć. I te emocje nie dotyczyły tylko tego jednego elementu jakby w jej biografii. Ona jakby opowiadała o emocjach po wojnie, o przemilczaniu, o tym wstydzie, o strachu, o bólu, jakby o problemach związanych z kontaktami z mężczyznami. Cały ten wachlarz, który gdzieś możecie Państwo mieć w głowie, teraz tam się pojawił. No i teraz wydaje mi się, że najtrudniejsze w mojej pracy i w naszej pracy jest to, żeby jak zapisać te emocje. Najczęściej oczywiście tutaj w tym przypadku Barbary ja się posiłkuję jej własnymi słowami i tym, co mi zostawiła w bardzo różnych formach, od listu po nagranie. Ale gdzieś tam wydaje mi się, że, i to jest moja metoda, ja się jakby wycofuję z tego, żeby pisać o emocjach. Wydaje mi się, że to jest bliskie temu trochę, co takie pisanie, próbowanie opisywania emocji jest bliskie tej literaturze, o której mówiła Teresa. Dla mnie to nie jest moja rola. Ja mogę przybliżyć świadectwo, ale nie wolno mi, tak to rozumiem, uważam to za stosowne, taki wybór, nie wolno mi pisać, co to znaczy, jak ta emocja powinna być obrazowana i tak dalej, i tak dalej. Więc to moje ostatnie słowo. Ja też się posłużę historią. Mianowicie, kiedy rozpoczęłam pracę w dziale, w muzeum, przyjechała do nas więźniarka, przyjechała z ekipą filmową i z drugim więźniem, realizowali film. Przyjechała sama, nie miała nikogo z rodziny i ja jej towarzyszyłam przez kolejne 3 dni nagraniowe. To była jej druga albo trzecia wizyta. Nie miała tak dużo nie przygotowała się, jakoś zajęta była różnymi sprawami i nie miała czasu, żeby się do tej wizyty tak dobrze przygotować. Dlatego owszem, w tych fragmentach, kiedy pracowała kamera, owszem, to wszystko dobrze wypadało, natomiast poza kamerą gdzieś tak jakoś, no właśnie, poza kamerą powracały emocje. I właśnie z takich różnych drobnych wydarzeń ona wyciągała to wszystko, co widziała, co czuła, ona była dzieckiem w obozie, co czuła, tak jak to zapamiętała, właśnie mając tyle lat, ile miała.
niesamowite trzy dni w moim życiu. W kolejnych latach bywała częściej, pod koniec życia przyjeżdżała z dużą grupą osób i właśnie też miałam możliwość spotkania z nią, przeprowadzania takiego wywiadu, rozmowy na potrzeby spotkania. I to było zupełnie co innego. Na tym spotkaniu było masę wydarzeń. Tam się tyle działo, było tyle opowieści. I tak słuchając tego, próbowałam w głowie szybko zestawić te nasze dwa spotkania z tych 20, na przestrzeni tych 20 lat. Kiedy pod koniec życia, ale to na skutek właśnie tego zaangażowania w edukację, już to jej opowiadanie wypełniło się wydarzeniami. Natomiast na samym początku tych wydarzeń było niewiele, natomiast było tak strasznie dużo, dużo emocji. Czyli podsumowując to moje opowiadanie, nie ma tutaj metody. To wszystko jest tak naprawdę, było przynajmniej dla mnie, było spotkaniem, było tym dniem, jak my będziemy rozmawiać, jaki mamy dzień, ona, jak ja na nią działam w tym dniu, kiedy rozmawiam. Nie ma metody. Nie ma metody. Też można mieć jakiś tam zestaw pytań, pewnie, oczywiście trzeba się przygotować, ale to jednak jest spotkanie dwóch ludzi i to, co mówiła Asia, kiedy rozmawiamy o takich rzeczach naprawdę delikatnych, wewnętrznych, to jest też nasza odpowiedzialność, co my z tym zrobimy, jak my to zapiszemy, czy my to zapiszemy. To jeszcze Martyno. Tak, ja mam o tyle inną historię, że ja w bardzo niewielkim, ograniczonym stopniu pracowałam ze świadkami, świadkiniami. Z racji tego, że po prostu takich ludzi, kiedy ja zaczynałam swoje badania, rzeczywiście było już niewielu i miałam do dyspozycji szereg nagrań przede wszystkim. Myślę tutaj o Miriam Makawi na przykład, czy jeszcze Karakulskiej, czy Steli Miller-Mady, które kiedy ja zaczynałam prowadzić swoje badania już były mocno w zaawansowaniu wiekowym, w okresie okupacji to też były dziewczynki, więc jakby trochę inaczej podchodziłam metodologicznie, by świadomie zrezygnowałam z analizy czy z wywiadów z nimi w tych latach już po 2010 roku. Dlatego ja nie mam takiego doświadczenia, przynajmniej nie do tych badań moich dotyczących kobiet w okresie okupacji w Krakowie, właśnie ze spotkania ze świadkiem. Takie badania prowadziłam to chociażby tematyki sierocińca, natomiast to jakby był zupełnie inny rodzaj badań. Tam były po prostu pytania bardzo konkretne, związane z historią konkretnej instytucji, więc też ten zapis emocjonalny zupełnie inaczej się prezentował. Natomiast ja się bardzo przychylam do tego, co powiedziała Joanna. To nie moją rolą jest pisanie o samych emocjach, tym bardziej, że to są emocje, które są na ten moment pozyskiwania tego świadectwa, tego wywiadu, prawda? To jest moment wiele lat po wojnie. Mnie znacznie bardziej interesowało to, jakie emocje mogę wyczytać ewentualnie z pamiętników, jeżeli do takich miałam dostęp dla właśnie funkcjonowania kobiet w okresie okupacji w Krakowie. Ich świadectw z okresu tuż powojennego, ewentualnego porównania tego, co one wówczas mówiły, jakie było natężenie tych emocji właśnie w latach 40., a później w kolejnych wywiadach. To, co mnie niejednokrotnie uderzało, to i to też się odwołam jeszcze na moment do kwestii popularyzacji, powiedzmy, wiedzy, tak? To znaczy, jak po latach Lista Schindlera wpłynęła na świadectwa kobiet, które mówiły o doświadczeniach wojennych z Krakowa. Jak niejednokrotnie właśnie przebijało się w Shoah Foundation w tych relacjach fakt, że one ten film zobaczyły i zupełnie zacierało to emocje, jeśli mówimy o emocjach, które miały, o których wspominały w okresie tuż powojennych, czy w późniejszych nawet, powiedzmy, spisywanych gdzieś tam przez siebie po latach wspomnieniach. Więc podsumowując, ja bardziej szukałam tych emocji w tych źródłach pisanych, odnotowując je gdzieś na kartach swojej książki, bo od tego się nie da zupełnie uciec. To nas, kiedy badamy, czytamy te świadectwa osobiste, w jakimś sensie, nawet jeśli próbujemy na bardzo chłodną, przyjmując metr, szkiełko i oko, bardzo się starając, żeby od tych emocji się odciąć, to jednak się przysiąga się tym. Czytając kolejne świadectwo, przynajmniej może nie powinnam tego mówić głośno jako historyczka, ale ja przesiąkam tymi emocjami i bardzo trudno mi się jest odciąć od wielu doświadczeń.
od emocji, które na przykład towarzyszyły kobietom. Sama jestem mamą teraz i zupełnie inaczej patrzę na doświadczenie, na perspektywę kobiecą. Oczywiście ona mi nie przesłania takiej próby przynajmniej obiektywnego spojrzenia na to, ale bez emocji do badań II wojny światowej, tego doświadczenia kobiecego, ja przynajmniej nie jestem zupełnie w stanie tak na chłodno tylko i wyłącznie analizować, tak jakbym, nie wiem, analizowała historię partii po II wojnie światowej. Tak? To są zupełnie inne kategorie badań. Te badania społeczne no też jakby tutaj, nie tylko dotyczące właśnie okupacji, ale w ogóle badania społeczne, no, trudno jest bez emocji czy wyzuć zupełnie te wspomnienia z emocji, jakie towarzyszyły uczestnikom poszczególnych doświadczeń. Tak, to jest coś, o czym wielu badaczy czy badaczek mówi. Bardzo dziękuję. Teresa Wątor-Cichy, Martyna Grącka-Rejak, Joanna Ostrowska. Ja się nazywam Patrycja Dołowy i musimy kończyć, ale jak widać, otworzyłyśmy tutaj ogromną, tutaj nie wiem, puszkę, niekoniecznie Pandory, ale tematów, perspektyw, poziomów i mamy nadzieję, że jakoś to będzie gdzieś tam właśnie wypuszczone w świat, chociaż po trochu i się te narracje będą pojawiać i to myślenie też gdzieś tam pogłębiać i poszerzać. Bardzo Wam dziękuję.